Państwa, koniec wojny powoduje, że wahają się nie tylko losy Gdańska, ale też znajdujące się w niej uczelni wyższe. Od 19 roku trwają pertraktacje zarówno strony niemieckiej, jak i polskiej z Ligą Narodów, z jej reprezentantami tutaj, aby, no i również jeszcze wcześniej z wojskami, z rządami angielskimi i francuskimi na temat właśnie pertraktacji, jaki będzie los Wyższej Szkoły Technicznej. Tutaj trzeba niestety powiedzieć, że strona niemiecka, mówiąc z dzisiejszej perspektywy, miała świetny PR i świetny marketing. Polska strona spuściła niestety troszeczkę z tonu i w pewnych kwestiach, a szczególnie, że chodzi o podział mienia popolskiego, niestety nie udało jej się tyle uzyskać, co stronie gdańskiej. No, niestety czytamy w tym momencie stronie niemieckiej. Osobną kwestią, z czego to wynikało, natomiast na pewno z powodu antypolskiego nastawienia, albo może inaczej, bardziej proniemieckiego niż polskiego nastawienia sir Reginalda Tonera, który był tutaj przedstawicielem Ligi Narodów, który był zdecydowanym sympatykiem bardziej strony niemieckiej, gdańskiej niż polskiej. Z jednej strony oczywiście traktat wersalski zapewnił, że na tej uczelni mają Polacy mieć równe prawa jak Niemcy. No ale z tym bywało, miało być różnie, to był tylko traktat wersalski, należało to uszczególnić, uszczegółowić i zapisać. Ostatecznie dokonano tego 9 września. Wstępnie zatwierdzono prawa przysługujące Polsce do tej uczelni, to znaczy, że Polacy będą tam mieli takie same prawa jak Niemcy. Wprawdzie nie udało się przekonać do tego, aby językiem wykładowym na tej uczelni był język polski, bo taki też argument doniesiono. Ostatecznie w lipcu 28 komisja przyznała Wyższą Szkołę Techniczną w Gdańsku właśnie władzom Gdańska, czyli stronie niemieckiej, jednocześnie gwarantując możliwość studiowania teoretycznie tych samych prawach co Niemcy Polakom. Jeżeli chodzi o argumenty, które polska strona podnosiła, to były to argumenty natury społeczno-ekonomicznej, to znaczy argument taki, że całe tutaj rejony wschodnie, dawne niemieckie prowincje wschodnie, zamieszkane w przeważającej części przez ludność polską, bo tak było tylko polskie czy Prusy Zachodnie, ułożyło pieniądze na utrzymanie tejże uczelni, a więc w dużej mierze to społeczność polska, okej, pod zaborami, ale jednak miała wkład ekonomiczny w utrzymanie i finansowanie tejże uczelni. Ponadto podnoszono argument, że obliczono, że Wyższa Szkoła Techniczna ma sens wtedy, jeżeli zaplecze stanowi 2-3 miliony ludności. Gdańsk, jako wolne miasto, ma zaledwie 300 kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, więc pod tym względem też po stronie polska stara się wykazać, że nie ma sensu z punktu widzenia logicznego, aby ta uczelnia była gdańska, pozostała niemiecka, że należy jej się Polska. Już pomijając jeszcze wszystko inne, że odrodzona Polska praktycznie nie miała żadnej na tych terenach właśnie poznańskiego czy Prus Zachodnich nie miała żadnej wyższej szkoły technicznej, no a było ileś ludzi, którzy chcieli studiować, więc tutaj należało ten temat podnieść. Strona niemiecka wygrywała głównie jednym argumentem, że powstało to pod ich rządami, kształciło ich specjalistów, a ponadto zaprzepaszczenie wyższej szkoły, puszczenie wyższej szkoły technicznej dla Polaków całkowicie wywróciło kulturowy charakter Gdańska. I tutaj też znowu się ujawnia to, co podnosiłem wcześniej, to znaczy Wyższa Szkoła Techniczna skupiała w soczewce antagonizmu polsko-niemieckiego przez cały okres międzywojny, ponieważ była uważana za symbol dostępu Polski do morza też i właśnie kadr później przyszłych właśnie specjalistów polskich dla Niemców jako ostatni bastion niemieckości na tym terenie, który należy zachować jako niemiecki, ażeby do tego kulturowego obrazu tych ziem nie zmieniać. To się przełożyło bezpośrednio na stosunki korporacji polskich i niemieckich, o których będę mówił. Ważna jest też kwestia tutaj 1922 roku. Powstaje Towarzystwo Przyjaciół Wyższej Szkoły Technicznej w Gdańsku, która ułożyła duże pieniądze na wsparcie studentów niemieckich. Pamiętajmy, że jest to okres dużej inflacji, problemów gospodarczych. Trudno jest tym studentom tutaj studiować. A pamiętajmy, że Niemcy bardzo starali się o to, aby na tym uczelni studiowali również studenci z tych, nazwijmy to Niemiec właściwych, Republiki Weimarskiej. Żeby tutaj przyjeżdżali, może zostawali, aby tą niemieckość tutaj ugruntować. No, ale to trzeba było im pomóc, mówiąc prosto, trzeba było zapewnić dobre socjalne warunki, bo tanie mieszkania, tanie jedzenie. Strona polska tego towarzystwa nie miała. No niestety. Tak, jeszcze taka kwestia dotycząca nazwy. W ciągu pierwszych
ciągu pierwszego półwiecza Gdańska Szkoła Wyższa Techniczna miała w sumie cztery nazwy. Pierwsza to była Królewska Pruska Wyższa Szkoła Techniczna, czyli za czasów kajzerowskich. W okresie tym między ukonstytuowaniem się Wolnego Miasta Gdańska i jej przyznaniem uczelni Gdańskowi, a końcem II Rzeszy była tak zwana tylko Technische Hochschule in Danzig, czyli Wyższa Szkoła Techniczna w Gdańsku, bez innych przymiotników. W momencie, kiedy ona już przeszła na władanie Gdańska, to była to Danzige Technische Hochschule albo Wyższa Szkoła Techniczna Wolnego Miasta Gdańska. Osobną nazwę uzyskała w czasie II wojny światowej, więc cztery różne nazwy w ciągu 40 zaledwie 4 lat istnienia. To jest oczywiście widok jeszcze z początku lat 20. Tutaj jeszcze nie ma tych domków, Fundacji Abega, jeszcze niewielkie drzewka, no utopicze. Proszę Państwa, warunki, jakie powstały w Gdańsku, spowodowały, że nastał drugi rozwój życia korporacyjnego w Gdańsku. To wynikało nie tylko z tego, że władze niemieckie starały się, aby tutaj jak najwięcej studentów niemieckich przyszło, a za nimi idei korporacyjnych. Z drugiej strony polska strona też starała się tutaj tą bazę wykorzystać i też nakłaniała do tego, aby tutaj Polacy studiowali, ale szczególnie ukraiński oraz estończycy oraz Ukraińcy, studenci z tych narodowości, też dla nich Gdańsk był zdecydowanie bardziej korzystną uczelnią niż inne. Z bardzo prostego powodu. Dla Estończyków to była pierwsza politechnika tak blisko ich terenu macierzystego położona, która była jednocześnie bardzo tania. Czynnik ekonomiczny był bardzo tutaj ważny. Dla studentów ukraińskich była to pierwsza, nazwijmy to zagraniczna, no tak, de facto zagraniczna uczelnia, gdzie przyjmowano bez większych problemów. W tym czasie w Polsce Ukraińcy nie powstała ich uczelnia we Lwowie. Były duże problemy ze studiowaniem w Polsce, stąd naturalnym wyborem była bądź Czechosłowacja, bądź Gdańsk. A szczególnie, jeżeli chodzi o kwestie inżynierów, dlatego stosunkowo dużo, to w latach 20 to było zwykle około 100 studentów było narodowości ukraińskiej. Dla porównania w tym samym okresie było 400-500 Polaków, a wszystkich studentów w początku lat 20 to było około 1000 na jednym roku, czyli nie na jednym roku, przepraszam, to było około 1600-1700. Czyli mamy porównanie, tak? Bo to prawie duża liczba. W połowie lat 20 mamy. To są liczby minimalne, to są liczby, które mam potwierdzone. Prawdopodobnie ich było o parę jeszcze więcej. Są te, które mam zidentyfikowane. 35 niemieckich, 6 polskich, po 3 żydowskie, ukraińskie, 1 rosyjska, estońska, bułgarska, tak zwana południowo-słowiańska, de facto byli to głównie Chorwaci.